Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Poselskiego Ruchu Palikota mam zaszczyt przedstawić stanowisko do druku 802 o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Podatek tonażowy jest jednym z ważniejszych instrumentów polityki podatkowej państw członkowskich Unii Europejskiej wobec żeglugi morskiej. W Polsce uregulowaliśmy to zagadnienie ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 roku. Podatek tonażowy jest pomocą publiczną. Wymaga więc zgody szeroko rozumianych instytucji unijnych. I powiem tak, przeczytałem uzasadnienie i ocenę skutków regulacji, pani minister, trzykrotnie. Przyznam szczerze, że miałem bardzo poważne problemy ze zrozumieniem z tego, co czytam. Ale postanowiłem skorzystać z materiałów źródłowych i skonsultowałem się z ekspertami z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy i uważam, że uzasadnienie w pewnym sensie jest chybione, to znaczy opisuje stan czy zjawiska, jakie to dotknęła ustawa z 2006 roku i co należało zmienić w Unii Europejskiej, natomiast nie skonkretyzowało i nie w sposób jednoznaczny opisało to, co ministerstwo w swoim wnioskach, czy właściwie uzasadnionych wnioskach, chce odnieść w tej ustawie. Pierwszą tezą uzasadnienia powinno być, że podmioty mają wybór, jaką formę opodatkowania sobie życzą. Tego oczywiście zabrakło. Jest natomiast punkt, tutaj pani minister się do niego odnosiła, zacytuję, osoba fizyczna lub osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki osobowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem tonażowym nie może odpisywać. Oczywiście to było stanowisko negocjacyjne, czy punkty, o które byliśmy w jakiś sposób zapytywani, czy w jakiś sposób wchodziliśmy w konflikt z Unią Europejską. Natomiast nie jest to uzasadnieniem. Uzasadnieniem jest, ile statków, ile, jaki tonaż wróci do Polski z tych, od tych armatorów, którzy wyjechali. W jaki sposób rozliczyć, w jaki sposób porównać metodę opodatkowania podatkiem tonażowym i metodę opodatkowania klasyczną, czyli poprzez pełną księgowość. Kolejnym zdaniem, które można przeczytać w uzasadnieniu, jest, że przedsiębiorstwo objęte podatkiem tonażowym powinno podlegać, czy słowo powinno podlegać, no tutaj absolutnie nie pasuje, bo jest zaproponowany okres 10 lat. Ale co w chwili, kiedy przedsiębiorstwo nie będzie chciało dalej korzystać, bo nagle mu się będzie inaczej opłacało? Co będzie po 10 latach? Czy przecież inwestycje, czy chociażby, przepraszam, wyleasingowanie statku, to nie jest prosta sprawa. To jest pewnego rodzaju zabieg długofalowy, który musi być doprecyzowany. Przecież przedsiębiorstwo może zmienić swoją rejestrację. I niestety tutaj w tym zabrakło. Zabrakło również w uzasadnieniu, ja oczywiście te materiały otrzymałem i zaraz powiem skąd, ale zabrakło również w uzasadnieniu porównania kosztów, to znaczy się w stosunku do innych bander. To trzeba zawsze wskazać, bo przecież jeżeli posłowie mają coś uchwalić, to muszą bazować na uzasadnieniu do ustawy. Nie mogą, czy inaczej oczywiście mogą, czy powinni to jeszcze dodatkowo sprawdzić, no ale nie może być tak, że poseł, który tym tematem się zajmuje, z zasady musi szukać danych z innych źródeł. No i oczywiście to zdanie, że są potrzebne inne instrumenty pomocowe,
aby wdrożyć tę ustawę, no też nie za bardzo pasuje. Oczywiście pani minister je wyliczyła. Natomiast ja uważam, że sam projekt jest bardzo dobry, korzystny i uważam oczywiście jako przedstawiciel ruchu Palikota, że zagłosujemy za tym, no bo to w sposób jednoznaczny obniża podatki. Natomiast nadal twierdzę i uważam, że trzeba troszkę większą staranność w doborze argumentów i faktów. No w końcu to są bardzo poważne rzeczy, takie na przykład jak uzasadnienie do ustawy. Więc ten opis, no niestety trzeba by było w jakim, no cóż, oczywiście nie trzeba w tej chwili, ale na przyszłość poprawić. Dziękuję bardzo za uwagę.